kolejni goście u mnie w studiu, a dokładnie kolejny gość, ale to warto powiedzieć, że po takiej rozmowie, jaką miałem z Jackiem Boneckim o fotografii czarno-białej, o fotografii analogowej, o fotografii prawdziwej, no to musiałem zaprosić człowieka, który pokaże tą fotografię prawdziwą, bo fotografia to jest, proszę Państwa, to. To jest wydruk, to nie jest plik, który mamy na dysku, który nam padnie prędzej czy później, jeśli nie robimy dobrej archiwizacji, ale to jest to, co możemy powiesić na ścianie, cieszyć oko i nasze emocje. A o tym wydruku opowie Aureliusz Marszałek, Ilford Polska. Witam Cię, Szymonie, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Tak, fotografia tak naprawdę finalnie powinna zakończyć się wydrukiem. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, co odbiorca zobaczy. Owszem, internet, nowoczesne technologie pozwalają w mgnieniu oka pokazać całemu światu naszą pracę. Niemniej jednak, no już tutaj można by wspomnieć na dzień dobry o kwestiach rozbieżności ekranów, o tym wszystkim, co... Dzisiaj co... już Państwo oglądali materiał z Tomkiem Obuskim na temat kalibracji. No ja nie odważę się powiedzieć ani słowa więcej, bo to... No nie odważę się, mówiąc krótko. Tak jak Ty wiesz wszystko o druku i papierach, tak on wie wszystko o kalibracji. Dokładnie. W związku z czym gotowy wydruk to jest jednoznaczna informacja, tak chcę, żeby to wyglądało. Takie miałem wyobrażenie. I na chwilę obecną możliwość, jeżeli chodzi o wybór podłoży do druku, o to, jak ta technologia się rozwinęła, o to, że są podłoża, które gwarantują nam długotrwałą, niezmienną jakość, nawet liczoną w dziesiątkach, prawie setkach lat, to dodatkowo mamy możliwość wyboru, jak finalnie ta fotografia będzie odebrana. I to będzie niezależnie... gdzie, jak pokazane, to będzie ta sama fotografia, ten sam wydruk. I dzięki temu unikamy też trochę tej tendencji, która, powtarzam jeszcze raz, jest błogosławieństwem, że można to w dowolnym momencie, w dowolnym czasie pokazać wszędzie, ale z drugiej strony gdzieś zapędziliśmy się w tym wszystkim i po prostu robimy setki, tysiące zdjęć, które przejrzymy na telefonie albo i nie, przejrzymy, nie wiem, na telewizorze, w komputerze, gdziekolwiek, nie skupimy się nad nimi, nie zapamiętamy, co tam a było. A kiedy staniemy naprzeciwko tego wydruku, czy w ogóle wydruku zdjęcia, to naprawdę skupimy się i zastanowimy. Podszedłem do Aureliusza niedawno na 10. Jurajskim Festiwalu Fotograficznym i zaczęliśmy rozmawiać o projekcie Fundacji UF, którą mam przyjemność prowadzić. Zapraszam zresztą Państwa też na profil Fundacji i na Facebooku i na Instagramie. Rozmawialiśmy o wystawach. Mówię, Aureliusz, no jakiś taki papier i w ogóle... I Aureliusz pokazał mi to. Mówi, zobacz. Proszę Państwa, nie wiem, czy kamera to odda, ale ja się zakochałem. Powiedz, co to jest za papier. Jeżeli chodzi o Ilforda, jest to nowość wprowadzona do oferty. Ilford już jakiś czas temu wprowadził papiery ręcznie czerpane japońskie, które faktycznie w momencie, kiedy jesteśmy sam na sam z takim wydrukiem, możemy obcować z jego fakturą, z jego treścią, z jego wartością dodaną do danego zdjęcia. To jest jego specjalna iteracja. Przyznam szczerze, że ona bardzo balansuje na cienkiej granicy między ciekawym podkreśleniem, a nawet odrobiną kiczu, ponieważ tutaj do warstwy coatingu, która zapewnia możliwość w ogóle zadrukowania takiego papieru ręcznie czerpanego, został dodany brokat. I to w momencie, kiedy jest mocno doświetlone, dobrze doświetlone, to daje jeszcze dodatkowy efekt, no właśnie perłowo-brokatowy, który nie do wszystkiego będzie pasował, ale jest czymś, czego nie spotyka się na co dzień. Natomiast cała gama, cała rodzina papierów czerpanych, która została wprowadzona ostatnio do oferty, jest bez tego efektu i możemy tam faktycznie dobrać podłoże absolutnie do tego, co chcemy przekazać, jeżeli nasza praca jest... ma coś, co sugerowałoby, że warto ją na takim papierze wydrukować. No tutaj mówimy już o papierze z najwyższej półki. To już
obok niego leżą jeszcze płótna, jakieś inne materiały, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o podłoża do druku, najbardziej znamienite, najbardziej dystyngowane podłoża to ragi bawełniane lub papiery barytowe, czyli nawiązujące do absolutnie klasycznej fotografii ciemniowej. To jest papier ręcznie czerpany, czyli to jest połączenie tak naprawdę wieloletniej, starej całej idei za tworzeniem papieru japońskiego i doprowadzenie jej do nowoczesności, czyli do możliwości zadrukowania tego, czyli już nie tylko korzystania z kaligrafii, do czego to było docelowo stosowane, czy też sitodruku, drzeworytu, wszystkich tych technik. No, podejrzewam, że wszyscy znają chociażby wielką falę na Kanałagi mistrza... teraz oczywiście nazwiska zapomniałem. Wstyd. Niemniej jednak można korzystać z najnowszych technologii z druku inkjetowego. To zdjęcie zresztą jest w swojej istocie bardzo malarskie, bardzo plastyczne, bo to akurat mój serdeczny kolega Piotr Werner wykonał wprawdzie aparatem cyfrowym, ale obiektywem w pełni manualnym ze światłem 1.0, więc plastyczność tego obrazu jest niesamowita. I to powoduje, że na takim papierze ono dostaje jeszcze dodatkowego sznytu, trochę analogowego, do którego niektórym bardzo blisko i ciągnie, jakby jest i nawiązaniem. Tak. Ale tak. Ilford to jest szeroka gama produktów. Jakbyś trochę opowiedział, no bo tutaj przychodzą też do ciebie różni odbiorcy, różnie zaawansowani fotografowie. Czego szukają, o co pytają? Przyznam się, że pytania mam absolutnie skrajne, co bardzo mnie cieszy, bo lubię rozmawiać i mam o czym rozmawiać. Faktycznie oferta, jeżeli chodzi o podłoża do druku Ilforda, jest bardzo szeroka. Od podstawowych podłoży klasycznych, wyglądających jak zwykła odbitka papierów satynowych, perłowych, poprzez jakieś rzeczy nietypowe, jak chociażby papier jedwabny, czyli imitujący starego Kodaka Endure Silk, czy papiery metaliczne, również do zastosowań nietypowych, nie do wszystkiego. Po podłoża te najbardziej dystyngowane, o których wspominałem, czyli ragi bawełniane i baryty. Tak naprawdę i przekrój, no cenowy, bo to też jest w tym momencie ważnym elementem, jest spory, to znaczy, że jeżeli szukamy topowej, najwyższej jakości, znajdę na to odpowiedź. Jeżeli szukamy podstawowych podłoży, które jednak dadzą gwarancję jakości wydruku, będą powtarzalne pudełko do pudełka, żebyśmy mogli jakiekolwiek większe projekty realizować, również odpowiedź na to znajdę. Jeśli ktoś myśli o tym, o czym my mówiliśmy, na początku zaczęliśmy, czyli że fotografia powinna się kończyć na papierze, to u ciebie znajdzie ten papier, który będzie dla niego na ten moment najbardziej odpowiedni. Czy tu na targach można kupić? Tu na targach można dokonać zakupów. Można również ze mną porozmawiać. Jeżeli nie mam czegoś na miejscu, to jak najbardziej zostanie to po prostu dosłane z magazynu. Wspomniało mi się teraz, że właściwie najczęstsze pytanie, z którym często się spotykam, a paradoksalnie tutaj go jeszcze nie dostałem, to pytanie, no to jaki papier jest najlepszy? I tak naprawdę na to pytanie nie ma odpowiedzi, ponieważ staram się zawsze rozmawiać z fotografem, spróbować zrozumieć jego wizję, jego potrzeby, ewentualnie nawet pokazać mu fizycznie różnice między jednym a drugim rodzajem papieru, bo to potrafią być kolosalne różnice nawet z tego samego pliku wydrukowane zgodnie ze sztuką. W związku z czym staram się zawsze dobrać odpowiednie podłoże do tego, co ma być prezentowane, żeby było to dopełnieniem wizji artysty, więc nie ma czegoś takiego jak najlepszy papier. Możemy wziąć najdroższe papiery i one nie spełnią oczekiwań. One nie spełnią tego, co się chce przekazać. Tak. Jesteś na tym rynku też wiele lat i obserwujesz. Jest powrót, jest do zainteresowanie ponownie właśnie wydrukami, właśnie tym, żeby pokazywać jednak swoje zdjęcia w tej formie? Jest.
jest i o ile mówimy o osobach, które jakkolwiek na poważnie myślą o karierze fotografa, chociażby starają się o miejsce, o przyjęcie do Opawy, do słynnej szkoły fotografii, no to tam kryterium przyjęcia są wydrukowane zdjęcia, tam się nie idzie z tabletem. W filmówce łódzkiej też, dokładnie. Trzeba mieć teczkę. I chcący robić to dobrze, no to trudno wydrukować teczkę po prostu na zwykłej kserokopiarce. To jednak warto poświęcić temu trochę czasu, trochę uważności, zwłaszcza, że techniczne możliwości są, więc warto. Co więcej, jeszcze nadal raczkuję, ale z zadowoleniem zauważam, że zaczyna rosnąć świadomość, jeżeli chodzi o fotografię kolekcjonerską, gdzie zdecydowanie docenia się. Pojawiają się klienci, którzy chcą mieć ładny. Proszę Państwa, ja będę to pokazywał, bo to jest naprawdę super. Nie wiem, która teraz kamera nas bierze, ale tak, to jest ekstra. No, naprawdę zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie i wyobraźmy sobie, że mamy takie piękne zdjęcie, tak wydrukowane w domu, na ścianie. No, cieszy oko. Dokładnie. Aureliusz, dziękuję Ci bardzo, bo zabrałem Cię ze stoiska, tam poprosiłeś o zastępstwo kolegę fotografa. Klienci czekają, także wracaj, targuj. Zapraszam jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jeszcze możliwość dotrzeć. Będzie mi się zawsze z Wami miło spotkać. I proszę Państwa, kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o papiery, jeśli chodzi o wydruk, jeśli chodzi o przygotowanie swoich prac do tego, żeby je w ten sposób prezentować. Dzięki piękne jeszcze raz, do zobaczenia. A ja zapraszam na materiał o Panasonicu.